Cześć puzelki, to znowu ja, Tomek z kanału Składaniowo. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek przyszło wam do głowy spróbować układać Lego jak puzzle. Zobaczcie, czy mi się to uda. Zapraszam na odcinek. Zastanawiacie się pewnie, o co mi tak w ogóle chodzi. A chodzi mi o to, czy próbowaliście coś złożyć z Lego bez instrukcji. Ja tutaj mam takiego polibaczka, nie ma wiele klocków, więc będzie w miarę prosto. I spróbuję sobie go złożyć, patrząc jedynie na ten obrazek. I czy to jest trudne, czy to nie jest trudne, takie ułożenie. Tutaj model jest prosty, więc powinno być spoko. Jak się przyjrzymy, tutaj widać dość sporo elementów z przodu. Tutaj trzeba tylko zastanowić się, jak są umieszczone te elementy z boku. Tutaj jest trochę elementów, których nie widać, więc tutaj będzie ciężko ułożyć ten tył. Silnik w miarę tutaj widzimy. Z drugiej strony zakładamy, że możemy śmiało założyć, że ten model jest symetryczny, więc nie będzie problemu, bo on będzie wyglądał z drugiej strony tak samo jak z tej, więc to też nam troszkę ułatwi. No i możemy sobie, wiemy jakie mamy klocki, więc możemy sobie odkładać klocki, które widzimy na pewno, a później z tych, co nam zostaną, będziemy kombinować, jak złożyć sobie tutaj ten kadłub z przodu. Się tym zajmiemy. Nie wiem, czy to będzie trudne, czy to nie będzie trudne. Na pewno tutaj widzimy, te wszystkie elementy będą do silnika, do tych silników nam potrzebne. Tutaj widać, że z tyłu są też groszki. Załóżmy, że to będzie tak, będzie nam się zgadzało na długość do tyłu. Czyli możemy założyć, że tutaj ten techniksowy klocek będzie nam coś trzymał. Mamy tutaj dwa elementy T, więc podejrzewam, że to będą te elementy wpięte i zablokowane tym elementem. I teraz nie widzę, czy to ma być... Pięta jest chyba, ten brig jest chyba od wewnątrz, więc to będzie w ten sposób zapięte. Tutaj na górze jest ten klocek. Super nam się wyjaśniła sytuacja z silnikami. Mamy je wpięte. I tylko nie wiem, gdzie są te dwa. Aha, one są tutaj z tyłu. Na silnikach, więc spoko. Dobra, jak widzicie, udało mi się tutaj ogarnąć ten model. Nie było to takie trudne. Wygląda, że wszystkie elementy są wykorzystane i wszystko pasuje tak, jak ma być. Wygląda nawet podobnie do tego, co jest na prebagu, więc fajnie. A teraz zobaczmy, jak to jest z trudniejszymi puzzlami, hehe. Dlatego taki challenge. Próbuję sobie złożyć ultra lekki helikopter. Jest tu dużo elementów. Dużo też widać, bo są te elementy technikowe, więc tutaj jest dużo prześwitów, także widać mniej więcej, co jest grane. Tutaj jest widok z góry, więc też mi to na pewno troszkę pomoże. Z tyłu jest inny model, więc to mi nie pomoże. Tutaj jest troszkę chyba tego helikoptera też rozebranego, więc może... coś uda się poodpatrzyć. No ale spróbujemy sobie po samym tym głównym zdjęciu złożyć ten helikopter. Znaczy ja spróbuję. Zobaczymy, czy mi się uda. długim nawirowaniu elementami tutaj w bebechach, kombinowaniu jak to złożyć, stwierdziłem, że model jest na tyle kompatybilny z instrukcją, że zakończę na tym składanie. I tutaj porównałem sobie też z tym, co mam w instrukcji i co miałem źle faktycznie. Zajęło mi to 193 minuty, czyli to są jakieś 3 godziny 15 minut. Na pewno dużo dłużej niż jakbym składał z instrukcją. Ale tutaj satysfakcja złożenia tego bez instrukcji to jest dość spora. Popełniłem oczywiście kilka błędów. Nie są one duże, co prawda. Tutaj powinno być zawieszone światełko, znaczy ten... troszkę błędów popełniłem z zębatkami. Tutaj powinna być też druga zębatka wstawiona, ale tego nie widać też na obrazku. Ale generalnie mechanizm śmigieł działa. Mam nadzieję, że to tak miało, tak miało działać. Nie dało się jakoś koła napędowego tutaj dociągnąć. Cylindry tutaj bardzo prosto się je składało, więc tylko wystarczyło popatrzeć na główną oś obrotu i dłużej chyba spędziłem na tej ostatniej tej części, bo mi brakowało elementu, którego wsadziłem tutaj, a tutaj miał być inny element, który gdzieś indziej posiałem i nie wiem nawet gdzie. Także tutaj mi brakowało ostatniego, na końcu brakowało mi jednego klocka, którego obhakowałem troszkę. Ale generalnie tutaj jest spoko. Tutaj ten statecznik też działa, on był w miarę prosty tutaj zrobiony, jednak to powinno być podpięte wyżej. Można było to wypaczyć pewnie tutaj z tego rysunku, że to powinno być podniesione wyżej i wpięte tutaj do tego skrzydełka. I tutaj też było to możliwe do zauważenia. Także to jest moja główna wina. Ale generalnie przyznajcie sami, jest to dość dobrze odwzorowany model. Bez instrukcji złożony, także... Ja jestem zadowolony z mojego składania, mam nadzieję, że wy też. Jeżeli nie jesteście zadowoleni, dajcie znać w komentarzach, możecie mnie zjechać po prostu. Ale polecam każdemu sobie tak spróbować właśnie ułożyć Lego jak puzelki. Jest to bardzo fajne doświadczenie. Poznaje się wiele tutaj możliwości modelu i ich przebudowy po prostu i dlaczego też coś zostało użyte, a nie coś innego, bo wtedy widzimy, że coś gdzieś nam przeszkadza. Czy było ciężko? Było ciężko. Tutaj ten helikopter ma 200 elementów, zostało tam z 15, więc no, można powiedzieć, że 185 elementów złożonych bez instrukcji to już jest coś. Więc polecam to każdemu sobie spróbować, nawet jakieś prostsze modele faktycznie sobie zacząć, bo się człowiek dużo uczy. I dajcie znać, jak wam poszło. Dobra, żegnam się. Pa, miłego składania.